Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu września na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Aktywa branży osiągnęły poziom 110 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu do sierpnia. Do funduszy napłynęło około 0,5 miliarda złotych, z czego tradycyjnie największą popularnością cieszyły się fundusze rynku pieniężnego, do których klienci wpłacili około 370 milionów złotych, a także fundusze obligacji, zarówno działające na rynku polskim, jak i globalnym, do których klienci wpłacili 350 milionów złotych. Cieszącą się popularnością są fundusze działające na zasadzie funduszy absolutnej stopy zwrotu, do których klienci wpłacili około 90 milionów złotych. Z drugiej strony klienci wypłacali pieniądze z funduszy inwestycyjnych. Głównym źródłem wypłat były fundusze akcji polskich, z których klienci wypłacili 230 milionów złotych, a także fundusze zrównoważone rynku polskiego, z których klienci wypłacili 155 milionów złotych. Jaki był wrzesień dla BPH TFI? Jeżeli chodzi o porównanie z sierpniem, nasze aktywa wzrosły o 130 milionów złotych, osiągając poziom 4 miliardów i 75 milionów złotych. Klienci najchętniej wybierali nasz fundusz Total Profit, do którego wpłacili 28 milionów złotych. To oznacza, że co trzecia złotówka wpłacona do funduszy typu Absolute Return na polskim rynku wpłynęła właśnie do BPH z FIO Total Profit. Standardowo klienci wybierali także fundusz obligacji 2, do którego wpłacili 38 milionów złotych, a do funduszu globalnego żywności i surowców ponad 5 milionów złotych. Jakie wyniki przyniosły fundusze zarządzane przez BPH TFI we wrześniu? Jeżeli chodzi o najlepszą stopę zwrotu, wypracował ją fundusz globalny żywności i surowców, który osiągnął wynik na poziomie 5,7%. Tuż za nim uplasował się fundusz akcji dynamicznych spółek z wynikiem 5,6%. Przypomnijmy, że jest to fundusz inwestujący w akcje małych i średnich przedsiębiorstw rynku polskiego. Istotne jest to, że w swojej kategorii funduszy działających na tym rynku osiągnął trzecią pozycję. Fundusz Total Profit, fundusz, można powiedzieć, najczęściej wybierany przez naszych klientów, osiągnął stopę zwrotu we wrześniu na poziomie 1,9%.